Dajcie znać, czy nas widać, dajcie znać, czy nas słychać. Jesteśmy, wiecie, tak troszkę sprasowani, ale jeżeli chcecie zobaczyć nas w pełnej rozdzielczości, w pełnej okazałości, to zapraszamy oczywiście na Facebooka Klub Podróżników Soliści. Zdecydowanie jesteśmy też na Facebooku, także już wspólnie dobry wieczór w tą zimową polską, warszawską niedzielę ze studia w Warszawie. Witamy Was. Tomasz Hełdes i Łukasz Nowak i dzisiaj rozmawiamy o Kilimandżaro, o dachu Afryki, czyli fajnym planie, który można sobie właśnie na ten rok gdzieś ustawić jako cel do zdobycia. Tym bardziej, że jest okazja. Super, dokładnie tak. Chciałem najpierw troszkę Wam powiedzieć o tym, że to jest sesja pytań i odpowiedzi, też Q&A. Więc oprócz tego, że przygotowaliśmy dla Was materiały, to możecie nas pytać o wszystko, więc zadawajcie tutaj w komentarzach pytania, my będziemy je oczywiście przeglądali, będziemy odpowiadali i tak naprawdę dlatego trochę pojawił się pomysł na tego live'a, bo po prostu było bardzo, bardzo duża ilość komentarzy, zasypaliście nas właśnie na początku stycznia, dlatego że pewnie planujecie w tym roku swoje wyprawy i też myślicie o jakichś dużych wyzwaniach, więc dlatego o to Kilimandżaro po prostu naprawdę dużo pytacie. Ale zanim to, Tomek, powiedz, jak w ogóle wiesz, planowanie u Ciebie, Ty planujesz rok, masz postanowienia, nie masz, jak to jest? Planuję, bo nie byłbym sobą, gdybym nie planował i pewnie bym zwariował, gdybym sobie nic nie zaplanował, aczkolwiek cały zeszły rok nam wszystkim pokazał, że trudno sobie cokolwiek planować, bo tak naprawdę świat jest nieobliczalny. Natomiast trochę wyluzowałem i zdecydowanie zaplanowałem sobie mniej, ale fajne rzeczy i myślę, że konkretne. Takie trzy najważniejsze cele dla mnie na ten rok to jest dokończyć kurs i zdać egzamin państwowy na przewodnika Beskidzkiego, zrealizować swoje kolejne marzenie, przejść główny szlak sudecki, czyli jeden z dłuższych szlaków turystycznych w Polsce. To mam nadzieję, że się uda, niezależnie od tego, jaka będzie sytuacja. No i trzeci, taki dosyć wysoki, ambitny, powiedziałbym, cel, to jest najwyższy szczyt Ameryki Południowej, czyli Aconcagua. I mam nadzieję, że to na koniec roku albo na przełomie 2021-2022 się uda zrobić i będzie mi miło, jak będziesz mi towarzyszył. Właśnie chciałem to powiedzieć, że możemy się z tobą wygrać, ale dzięki za zaproszenie, bardzo fajnie. Może namówimy Olka Dobę też. O. Jak się tu dzisiaj tak w trójkę spotkamy, to Olkowi możemy powiedzieć, jak to Kili złapie, no to tą koronę ziemi będzie sobie mógł trochę no, kolekcjonować, bo to trochę to tak jest, żeby mieć jakieś te cele. Wiadomo, zróżnicowane, ale można sobie, wiesz, to wybrać i zaplanować i to będzie twój chyba trzeci szczyt, tak, z korony ziemi? Czwarty. Z tej rozszerzonej korony ziemi czwarty. Mhm. Blanc, Elbrus, Kili i teraz właśnie Aconcagua. Mont Blanc, Elbrus, Kilimandżaro i Aconcagua czwarty. Tak. Wszystkich szczytów, przypomnijmy, jest 7 podstawowej, a 9 w rozszerzonej. Ja gdzieś tam mierzę w tą rozszerzoną, więc dlatego powiedzmy, że czwarty. Tak, to żeby tak jeszcze, żeby było wiadomo, to chodzi o to, że mamy 7 szczytów, każdy najwyższy szczyt z danego kontynentu, natomiast są pewne kontrowersje, jeżeli chodzi o Europę. Jest kłótnia, czy Mont Blanc, czy jednak szczyt, który jest w Rosji, czyli Elbrus, wlicza się do tej części europejskiej, więc czy go liczyć? I kolejna taka kontrowersja trochę jest w Australii i Oceanii. Tak, tak, bo na samym kontynencie, na wyspie na Australii to jest Góra Kościuszki, natomiast część uważa, że jednak piramida Kersztena, natomiast no, tam jest kontrowersja z tego względu, że piramida Kersztena nie leży na płycie kontynentalnej, więc nie wiadomo, czy to uznać za część kontynentu, czy też nie. Ale dlatego robią zazwyczaj ludzie 9 szczytów, tak żeby nie było żadnych problemów z tym tematem. No właśnie, jest ciekawe. Dobra, w takim razie, jeżeli jesteśmy przy kontrowersjach, to czy liczy się to wejście na K2 bez tlenu? No ja na Kilimandżaro chodziłem bez tlenu, więc... Nie, no możemy się śmiać, natomiast ja osobiście uważam, że oczywiście, że się liczy i to jest ogromny sukces Nepalczyków. Byłem w Nepalu, ty też byłeś w Nepalu, z tego co mi wiadomo, i poznałeś tych ludzi też tam, którzy tam mieszkają, może niekoniecznie Sherpów, i to są tak niesamowici ludzie, że ja osobiście zdecydowanie im gratuluję, cieszę się i uważam, że zasłużony zdecydowanie szczyt dla nich właśnie. No ja mam coś takiego, że jak zobaczyłem w ogóle, jak oni tam żyją, jak to tam wygląda na miejscu i jak oni są silni, to aż jest człowiekowi wiadomo, że oni tam mieszkają na tych 4-5 tysiącach metrów gdzieś w tych okolicach,
Natomiast jak idziesz tam i po prostu widzisz, że kobiety potrafią nieść po prostu na czole 30 kilo jakiegoś wielkiego chrustu czy innych bagaży, a ty idziesz ze swoim małym plecaczkiem i po prostu cię łapie zadyszka co chwilę, to sobie myślisz, że no jesteśmy tam słabi. I oni do tej pory tak naprawdę pracowali na to, żebyśmy zdobywali te szczyty, a teraz oni pokazali, że są mocni, że są silni i mają też umiejętności i technikę, bo to zawsze się mówiło, że dobra, mają fizykę, ale nie mają do tego techniki i głowy. No to no, pokazali. Sam fakt pokazali klasę, że zdobyli tak naprawdę szczyt w 10 osób i poczekali te 10 metrów przed szczytem na całą grupę, gdzie dobrze wiemy, co dzieje się z organizmem na dużej wysokości. Mhm. To jest ostatnia rzecz, o jakiej chcesz myśleć, żeby czekać jeszcze na kogoś, tylko chcesz po prostu skończyć i zacząć schodzić. Więc tym bardziej ogromne brawa dla nich za ten wyczyn. No tym bardziej, że no tak jak mówisz, czekać powyżej 8000 metrów w strefie śmierci na chłopaku, żeby sobie razem cyknąć fotkę. Ja lubię Łukasz, ale nie wiem, czy bym na niego poczekał. Ja bym nie czekał, stary, ja bym tam pewnie nie wiedział, gdzie idę totalnie. Tak. No ale wielki, wielki szacun. A wiesz w ogóle, jak tam Sylwia? Ona jeszcze wchodzi? Sylwia, dobrze mówię? Magda. Tak, Magda dzisiaj pisała chyba na swoim Instagramie, że zakończyli aklimatyzację, zeszli z powrotem do obozu i nie będą robić więcej wyjść aklimatyzacyjnych, bo to jest za duże ryzyko. Bo każde wyjście z ogromnym ryzykiem, też śmierć Hiszpana wczoraj i uznali, że będą teraz czekać na okno pogodowe. Jak tylko będzie okno pogodowe, to atakują szczyt. Tyle Magda pisała. No bo mają teoretycznie zaporęczowane chyba. No, tak. Pewnie przy okazji zrobili całą drogę dla pozostałych. Jest zaporęczowana, więc to jest hit. Śmiali się z Magdy, że ona tam nie wejdzie, ale jak będzie miała okno, to pewnie wejdzie. Jak ma zaporęczowane. Także trzymamy kciuki też za naszych i trzymamy kciuki, żeby Adam wrócił z Denisem i zrobili bez tlenu. Także za wszystkich trzymamy kciuki, gratulujemy tym, którzy weszli, ale wracamy do Afryki na Kilimandżaro. Słuchajcie, tutaj Facebook, dajcie znać na fejsie, to jest pytanie i też na Instagramie, odnośnie 2021 roku, czyli tego, jakie są wasze plany i rzućmy, jakie są wasze górskie plany. One mogą być zróżnicowane, wiadomo, jedni chcą zrobić koronę Gór Polski, inni będą chcieli przejść GSD. Dokładnie, ja też widzę, że na Instagramie ktoś pytał, czy będziemy robić wyprawę na Tubka i myślę, że jak tylko Maroko się otworzy, to jak najbardziej, ja chętnie wrócę do Maroka po raz czwarty i chętnie poprowadzę grupę na Tubka, bo to jest jeden z moich ulubionych kierunków, więc świetny cel na ten rok. Tak, Tubka jest świetny, łatwy, czterotysięcznik, zdecydowanie dla każdego ty byłaś, nie? No to pójdziesz też. Więc z tego, co wiem od Marokańczyków, to też mają szczepienia tak jak u nas i na wiosnę są tak średnio umiarkowanie optymistyczni, czy się otworzą, ale na lato podobno się mają otworzyć, więc wtedy my w lecie nie jeździmy, bo jest tam super gorąco zwykle, ale wtedy od września pewnie ruszą wyprawy, więc wrzesień, październik, listopad, grudzień będzie trochę czasu, żeby to zdobyć, więc dajcie znać tutaj, jakie są te wasze plany na 2.2.1 górskie i będziemy też o nich troszkę rozmawiać. Dzisiaj gościem specjalnym też będzie Olek Doba, znany polski podróżnik, kajakarz, pływak. Pogromca oceanów. Tak, zdecydowanie nasz ambasador z Olkiem będziemy się łączyć, więc zostańcie, żeby trochę złapać od niego fajnej energii. No i dobrze, zobaczmy, co tam właśnie było na Instagramie. To, czy tam jesteś w stanie zobaczyć, jakie tam są pytania? Albo to zeskrolować trochę do... Tak, rzucam okiem co jakiś czas. Póki co widzę, że witamy się wszyscy nawzajem. Ups! Mamy lekki problem, ale już go naprawiamy. Słuchajcie, mamy profesjonalne studio. Dokładnie. Tak. Wylot sam grubą z jednego lotniska, czy można dolecieć z różnych miejsc w Europie? Zdecydowanie można dolecieć z różnych miejsc w Europie, jeżeli ktoś tak sobie życzy, natomiast my będziemy pewnie planowali wylot tutaj z Polski. Mamy grupę tak naprawdę zebraną na Kilimandżaro, to tak by the way, jeżeli ktoś by się chciał wybrać z nami jeszcze w lutym, bo dosłownie za miesiąc w lutym, 16 rusza wyprawa, także mamy tam ekipę, no i w tej ekipie też jest Olek Doba, ale o tym jeszcze powiemy. Dobrze, patrzę, tu pytanie, gdzie idziemy? Nie wiem, czy my gdzieś idziemy. Gdzie idziemy? Janek Wojtkowski chce wejść na Kazbek, na Elbrus i na Kilimandżaro i 7 tatrzańskich schronisk jednego dnia. O, grubo. Co to jest za pomysł w ogóle, te 7 tatrzańskich schronisk?
Co To chyba chcę przejść całą grę teatru może i zahaczyć po drodze schroniska, schodząc do doli. No fajny pomysł. Dosyć ciekawy. Ciekawy, tak. Plan na trekking pod Mount Everest, ale w tym roku na pewno nie. Ola, jak to nie? Jak Nepal w ogóle jest otwarty, tam jest 5 dni kwarantanny, więc możesz pojechać 5 dni i robić, a ja się mogę założyć, że na jesień będzie otwarte już na pełnych luźnych warunkach, także nie odkładaj tego, bo wypad do Nepalu na taką wyprawę to jest coś. Dobrze, w takim razie ja zaraz podejdę do tego Instagrama, zobaczę, bo tam widzę, że nam się klika dosyć mocno. To jest chyba dosyć ważne pytanie, ile miejsc na luty zostało? Dobrze, ile zostało miejsc? Z tego co wiem, to mamy 10 osób, tam jest standardowo do 15 z jednym liderem, a też nie powiedzieliśmy o naszym liderze, którym jest Marek Wójciak, czyli mamy 4 miejsca plus Marek. I Marek Wójciak to jest nasz najbardziej doświadczony, solistowy lider, totalny wariat trekkingowy, który goni grupę po Patagonii po 30-40 km dziennie i robi to z uśmiechem na ustach, więc dla Marka to na pewno będzie wyzwanie, ale ja myślę, że on tam wbiegnie jak gazela, więc kilka miejsc jest na pewno jeszcze i będziemy tu działać w tym temacie. Dobrze, to co ja Tomka chciałbym zapytać, bo przechodzimy już do tego etapu właśnie tego Kilimandżaro. Ty byłeś wcześniej przed Kili na Elbrusie. Na Elbrusie, na Kazbegu. Ile to jest, jaka to jest wysokość na Elbrusie? Elbrus to jest 5600 z kilkoma metrami, Kazbeg 5000, ale przed Kilimandżaro to Elbrus był najwyższym szczytem, najwyższym punktem, na którym ja byłem wcześniej. No często, wiesz, pytanie, które pierwsze się nasuwa i najczęściej jest zadawane, czy to Kilimandżaro jest hardkorowe, bo jest wysokie, w ogóle najwyższa góra, oh my god, to jest super trudne. Jakie są dla ciebie trudności w ogóle na tym Kilimandżaro, porównując też, wiesz, z innymi górami? No, zdecydowanie największą trudnością na Kilimandżaro jest jednak wysokość i to faktycznie, te niecałe 5900 metrów robi swoje i tam prawdopodobieństwo wystąpienia choroby wysokościowej jest bardzo duże i no, śmiem zakładać, że osoba, która nie spędza nie wiadomo ilu dni w wysokich górach w ciągu roku, no to raczej na bank dostanie tej choroby wysokościowej prędzej czy później, ale to są zazwyczaj łagodne objawy, takie, które siłą psychiki plus wsparciem całej ekipy tańzańskiej, która razem z grupami wychodzi, no jest się w stanie i tak pomimo tego wszystkiego zdobyć szczyt. No ale zdecydowanie to jest największa trudność tej góry, bo odcinki, które się robi każdego dnia, one wcale nie są długie, też nie są to duże przewyższenia, więc wysokość po prostu robi swoje. Mhm. No tak. Ktoś nie miał doświadczenia z dużą wysokością, to jakbyśmy to, ja z mojej perspektywy jak to odbieram. Każdy organizm jest inny i tak jakbyśmy popatrzyli książkowo, to teoretycznie od poziomu 2500 metrów możesz dostać choroby wysokościowej. W praktyce, jak wchodzimy na rysy, no to nic dla mnie jest. Raczej ludzie nie mają obrzęku mózgu na rysach, ale też powiem właśnie z punktu widzenia Tupkala, 4067 chyba metrów i ja tam mam skuteczność 100%, tam się pojawiają, wiadomo, te zadyszki, mniej tlenu, czasem się zakręci w głowie. No miałem też chłopaków, którzy tam gdzieś musieli odejść na bok i zwrócić tam raz, co tam zjedli sobie rano na śniadanie. Ale oprócz tego nie było nic mocniejszego. Nie wiem, jak u ciebie. No na Tupkalu ze dwa razy była sytuacja, że faktycznie ktoś się gorzej czuł, osłabiony był. Raz tylko miałem jedną uczestniczkę, która zawróciła z drogi na szczyt. Po 2 godzinach od wyjścia ze schroniska zawróciła, bo nie dała rady fizycznie, była bardzo zmęczona. Wysokość zrobiła swoją. Natomiast no, ten Tupkal to też jest taki, że rozkładamy zazwyczaj, prawie wszyscy rozkładają ten trekking na 2 dni, bo tam nie ma sensu spędzać więcej czasu. Natomiast na Kilimandżaro jest to zdecydowanie dłużej, bo to jest 5 albo 6 dni, my robimy 6 dni. I te 6 dni naprawdę wystarcza na to, żeby się dobrze zaaklimatyzować i żeby zdobyć ten szczyt. No jak ja prowadziłem grupę półtora roku temu razem z koleżanką Justyną, no to 100% grupy weszło na Kilimandżaro. Przez to, że mieliśmy ten 6-dniowy trekking wydłużony o jeden dzień dodatkowy, no i to pozwoliło na to, że cała grupa zyskała tą aklimatyzację i zdobyliśmy wszyscy szczyt. Ja też chciałem powiedzieć, że tu wkleję na Facebooka jakby linki do profili Tomka i na Facebooku i na Instagramie. W szczytowej formie Tomek nie dość, że inspiruje, dużo chodzi po górach i po polskich, i po zagranicznych, ale przede wszystkim super pokazuje to, jak w Polsce
jakie mamy piękne zakątki, piękne góry i jak się można świetnie bawić. I to jest, i przy okazji wrzuca dużo memów i heheszków, co jest dodatkową wartością, więc zdecydowanie wpadajcie do Tomka. Czy pytanie o te plany tu były, więc to jest Triglav na Słowenii, to jest korona znowu Europy, jeden ze szczytów. Czy planowane jest Patagonia? Tak, będziemy robili Patagonię, natomiast pewnie na jesień. Czy będzie inny termin na Kilimandżaro? To, co mamy na stronie. Robimy tak naprawdę dwie wyprawy na Kilimandżaro w ciągu roku. Do tej pory robiliśmy jedną, tylko na jesień, a teraz robimy jeszcze w lutym. No bo też dlatego, że Olek nam powiedział, że chce wejść, więc stwierdziliśmy, że to jest super okazja, żeby towarzyszyć Olkowi podczas takiej przygody. Wrzucam wam tutaj, słuchajcie, wrzucam wam link na Facebooku do tej oferty, więc sobie możecie sprawdzić terminy na luty, terminy na jesień. Jeżeli wam to podejdzie, to oczywiście. Było pytanie o termin wakacyjny, ale z tego co kojarzę, to wakacje nie są chyba dobrym okresem dla Kilimandżaro, bo tam jest wtedy pogoda niezbyt ciekawa. Chyba lepiej poczekać do jesieni. No, ja byłem w październiku i nam się bardzo dobra pogoda trafiła. Tu jest dosyć fajne pytanie, na co trzeba się szczepić przed wyjazdem do Tanzanii i jak przygotować się kondycyjnie przed wyjazdem. No to ty o kondycji, ja o szczepieniach. Okay. Na COVID. Słuchajcie, szczepienie na COVID najlepiej, bo wtedy pewnie bez testu. Druga rzecz, jeżeli chodzi ogólnie o szczepienia, to ja zawsze mówię o takim pakiecie podróżniczym, który trzeba zrobić, czyli WZA, WZB, czyli to zapalenie wątroby, typu jakaś właśnie cholera, co tam jeszcze jest w tych klasykach? Sama Tanzania, żebra. No właśnie sama Tanzania chyba nie, do Kenii jest, zdaje się. Do Kenii jest żółta tak, żebra. Ale jeżeli to jest sama Tanzania? Powiem wam, ogólnie no nie ma tam hardkoru, tak? Też jest temat zawsze... Znaczy najprościej jest pójść do lekarza medycyny tropikalnej, tak to się nazywa, i on wszystkie badania nam wskaże. Ja tak pamiętam, zrobiłem chyba na 4 miesiące przed wyjazdem. Powiedziałem, gdzie lecę, co będziemy robić, jaki jest plan wyprawy, czy to jest safari, czy to jest Kilimandżaro. I lekarz sam dobrał odpowiednie szczepienia dla mnie. Na pewno zawsze pójdziecie, to zrobicie tego dużo, ale to zawsze jest, to nie jest coś, że robicie pod jedną wyprawę. No warto mieć, jadąc, nie wiem, czy jedziemy do Azji, czy jedziemy do Afryki, potrzebujemy mieć te podstawowe 3-4 szczepienia, które po prostu nam pozwolą się czuć troszkę bezpiecznie. I oczywiście można iść pełnym pakietem typu, nie wiem, japońskie zapalenie opon mózgowych, które samo kosztuje tam chyba 800 zł. Można robić tego dużo, dla sportu trochę. Ja jakoś szczególnie tego nie polecam. Mam prawie wszystkie te podstawowe szczepienia i nic się nie działo, ale też pod kątem tego, czy brać malaronę, bo to zawsze się pojawia to, czy brać to malaronę. Ja malaronę nie biorę, jadąc, czy byłem w Namibii, w Kenii, w Tanzanii, malaronę nie brałem. Jakby to też trzeba wiedzieć, że ten lek jest bardzo mocny, ma skutki uboczne, jest dosyć mocno wyniszczający. I szczerze mówiąc, nawet za bardzo tych komarów tam nie było. Natomiast no to już jest, wiadomo, każdego odpowiedzialność, czy te leki brać i być pewniejszym, czy jednak możemy zachorować i wtedy jakby jedziemy pewnie do szpitala i tam nas zajmą się nami i oni też są przyzwyczajeni do tego, że to jest taka pierwsza podstawowa choroba, która się tam zdarza. I też od razu powiem, że ten pierwszy raz, jeżeli się jest chorym, no to jest lekki i po prostu ten drugi raz, kiedy by się zachorowało, jest podobno cięższy z tego co tu wiemy. Tak, a co do kondycji, jak się przygotować? No, nie ma jakiegoś złotego środka i złotego przepisu na to, jak się przygotować, ale musimy być gotowi na takim trekkingu na Kilimandżaro. Coś mi gardło drapie. Musimy być przygotowani na trekking mniej więcej po 10 do 15 km w ciągu jednego dnia. Każdego dnia pokonuje się około 1000 metrów przewyższenia. Teraz to się może wydawać dużo. Natomiast to wszystko jest rozłożone na tak długi odcinek czasu, że to jest naprawdę spacer. Tam na Kilimandżaro obowiązują trzy zasady. Oczywiście jedną z tych zasad jest Hakuna Matata, czyli no worries, nie ma tam żadnych zmartwień. Ale drugą taką ważną zasadą, którą nasi przewodnicy i cała ekipa, która nam pomaga przy wejściu, powtarza nam na każdym kroku, to jest zasada pole-pole. I pole-pole
w języku suahili oznacza powoli. I tam naprawdę wszystko się robi powoli, bo chodzi o to, żeby organizm jak najlepiej przystosował się do tej wysokości. Więc jeżeli już teraz fiksujemy się na tym, że trzeba każdego dnia pokonać 1000 metrów, to nie. Spokojnie, te 1000 metrów to jest naprawdę rozłożone na kilka godzin i to jest taki spacerek, który się przyjemnie robi, a moim zdaniem największy wycisk dostaje się ostatniego dnia w trakcie ataku szczytowego, bo tam i zwiększa się nachylenie, faktycznie jest trochę stromiej, jest też już ta duża wysokość. Ale wracając do tej kondycji, no trzeba popracować nad wydolnością, myślę, i trochę pobiegać, czy na bieżni, czy też na polu, na zewnątrz, w parku. Albo na bieżni można sobie też ustawić na przykład nachylenie bieżni maksymalne i robić taki żwawy spacer. I to też bardzo pomaga, mi to zawsze pomagało. Jeżeli komuś to nie przeszkadza, można zabrać ze sobą plecak na siłownię i gdzieś z tym plecakiem sobie też chodzić na bieżni. Wszystkie inne ćwiczenia wydolnościowe będą dobre. Rower, basen, aeroby ogólnie. Ale i wysiłkowo jak najbardziej. Można sobie też trochę pomachać ciężarami. Ja na przykład od 2 miesięcy czy od 1,5 miesiąca chodzę na boks tajski, jestem zakochany w tym sporcie naprawdę, bo pomimo tego, że można się poboksować, to jest naprawdę świetne cardio, które też gdzieś tam podkręca nam wydolność. Więc jeżeli ktoś jest aktywny, to nie będzie miał problemu z Kilimandżaro. A jeżeli ktoś nie jest, no to jak poćwiczy te 3-4 miesiące. Gdzie chodzisz? Akademia Gorilla. Tak, Akademia Gorilla. Polecasz? Bardzo polecam. Polecamy w takim razie. Otwierają, są otwarci, można chodzić i boksować. Dokładnie, to polecamy. Ja zawsze, jeżeli chodzi jeszcze o to, to jest podstawowe pytanie, czy dam radę. Ja mówię teraz tak, jak ktoś mnie pyta, Tubkal w Maroko, czy dasz radę? To ja mówię tak, wstajesz zza biurka i idziesz. I to jest, tak wiadomo, że lepiej jest trenować, być w formie, ale to mniej więcej jest takie porównanie. Miałem wiele osób, które na co dzień nie były jakoś super aktywne, prowadziły siedzący tryb pracy, pracują sobie przed komputerem, dużo siedzą, były w stanie wejść bez problemu i zejść. Ktoś mnie pyta, jak na Kilimandżaro, więc na Kilimandżaro mówię zawsze tak, no jak wstaniesz za biurka i pójdziesz, to może trochę boleć, a raczej będzie boleć, a możesz nie wejść. Natomiast jeżeli 2-3 razy w tygodniu uprawiasz jakiś sport i to nie mówię tak jak kiedyś taka anegdotka, byłem w Nepalu i szliśmy do Annapurna Base Camp, Tomek też oczywiście tam był i na pierwszym dosłownie podejściu, pierwsze 15 minut 6-dniowego trekkingu dziewczyna dostała zadyszki i zaczęła płakać i mówię, słuchaj, no ale mówiłaś mi, że uprawiałaś sport 3 razy w tygodniu, ale ona miała na myśli pilates. No to słuchajcie, pilates 3 razy w tygodniu może nie pomóc, natomiast jeżeli jesteście w stanie swobodnie przebiec, nie wiem, 10 kilometrów, to ja uważam, że to jest wystarczająca wydolność. Albo jeżeli chodzicie po górach też, nie wiem, raz, 2 razy w miesiącu i nie sprawia wam to większego problemu, to też spokojnie myślę, że możecie jechać na Kilimandżaro. No tak jak Łukasz mówi, wstać z biurka i pójść na Kili czy na Tubkal, no to może niekoniecznie. Ale jeżeli człowiek jest aktywny, to jak najbardziej. Dobra, tu jakieś jeszcze pytania. Tam było pytanie o drona. Chyba nie można w parku w ogóle dronem latać. No pewnie nie. Bo... A jak tak, to pewnie chcą $1000, znając miejscowych. Jak to trzęsie. Tak. Aha. Dzięki za odpowiedzi, jak się chodzi przy afrykańskich upałach. No właśnie to jest taka sytuacja, że tam nie do końca są upały, znaczy na dole jest ciepło, mhm. Ale już ten pierwszy obóz w ogóle w nocy to już chłodno. Tak, w nocy jest chłodno, te pierwsze dni, 2 dni zdaje się pierwszego trekkingu to jest dżungla i tam może nie tyle, że jest gorąco, ale jest po prostu wilgotno. Pamiętam, że my w krótkim rękawku wchodziliśmy przez te pierwsze 2 dni, w nocy faktycznie było zimno i wszyscy w śpiworach już spali, natomiast od 3-4 dnia już się robi trochę chłodniej, już zakładamy bluzę, kurtkę przeciwdeszczową, czy też kurtkę na wiatr. No a piąty dzień podejścia na szczyt, no to jest faktycznie mroźno, tym bardziej, że idziemy w nocy i tam na szczycie są kawałki lodowca, temperatura też spada poniżej zera, więc bardzo fajnie nasz kolega, który był w zeszłym roku na Kilimandżaro, napisał na swoim blogu, też Łukasz wrzucił link. Wrzucam w tym momencie, dokładnie. I Łukasz zresztą napisał, że tam trzeba być przygotowany na wszystkie pory roku, bo na początku może być ciepło i będzie ciepło, będzie gorąco, więc zaczynamy trekking od krótkiego rękawka w koszulce i krótkich nogawek, natomiast kończymy na temperaturze czasami minus 10 stopni, więc faktycznie do tego plecaka trzeba zapakować trochę więcej, ale tu jest dobra informacja dla wygodnych, ten plecak nie idzie z nami, ten plecak idzie tak jakby obok nas, bo
Kilimandżaro zdobywa się z ekipą, z ekipą, która nam cały czas pomaga, chłopaków z Tanzanii, i oni wnoszą nam duży bagaż do każdego kolejnego obozu. Natomiast my i wszyscy inni zresztą, którzy zdobywają Kilimandżaro, zdobywają go z małym plecaczkiem, w którym tak naprawdę jest tylko woda, lunchbox z jedzeniem i jakaś kurtka albo bluza, gdyby się coś ochłodziło. Natomiast ten większy bagaż wychodzi z chłopakami. Ja pamiętam sytuację z naszego wyjścia, gdy w ostatnim obozie w Kibochut, na tam Kibochut chyba 4800 jest mniej więcej, zobaczyliśmy jednego właśnie chłopaka z ekipy, który wnosił dużą walizkę Szwajcarów na głowę, więc walizka nie, raczej plecak, ale i takie obrazki się czasami tam zdarzają. No zdecydowanie. Trochę ekipy tu dołącza, bardzo nas cieszy, że jesteście. Przypominam, że rozmawiamy o Kilimandżaro, o dachu Afryki, najwyższy szczyt w Afryce, ale też jeden z najwyższych szczytów na Ziemi, wchodzący w skład korony Ziemi. W kontekście tego, co się wydarzyło wczoraj na K2, to też jakieś wyzwanie w kontekście 2021 roku. Tak naprawdę piękny trekking wysokogórski, bo to nie jest wspinaczka. Ja bardzo często poprawiam ludzi, jak ktoś mówi, wspinam się na Kilimandżaro, wspinam się gdzieś. Słuchajcie, wspinaczka to jest bardzo określony sport, gdzie najczęściej wymagana jest lina, gdzie mamy pionowe podejścia, natomiast to jest trekking wysokogórski. Mógłbym go porównać stromością do wejścia na Babią Górę, mniej więcej. Zawsze macie dróżkę, zawsze jest szeroko, zawsze jest przyjemnie. Po prostu to jest trekking wysokogórski na dużej wysokości i to jest główna trudność. Na Kilimandżaro nie będziecie używać rąk, jedynie po to, żeby trzymać kijki, więc no, tak jak Łukasz mówi, to jest trekking, tam się rąk nie używa do tego, żeby zdobywać wysokość. Tutaj padło pytanie, dużo pytań jest o sprzęt, co ze sobą trzeba zabrać i jak się ubrać, kurtka wyprawowa. Czekaj Tomek, ja puszczam, bo tutaj przygotowałeś materiały, które są świetne. Oleg już jest z nami tam na streamie, zaraz się z Olkiem przywitamy i pogadamy troszkę o tym, jak Oleg się przygotowuje, po co w ogóle tam chce iść, po co, czy to w ogóle jest sens, ale pokażmy. Ja wam w skrócie tylko może powiem, tu teraz zwrócę się do tej kamery, bo pytanie było z Instagrama, a nie z Facebooka. Jeżeli chodzi o sprzęt, taką kompletną listę zawsze dostajecie od nas z biura informacji, co należy ze sobą zabrać. Natomiast jeżeli uprawiacie turystykę zimową w Polsce, na przykład jeździcie Tatry zimą, albo jeździcie w Beskidy zimą, gdy są te największe mrozy, to myślę, że nie będziecie musieli zbyt dużo rzeczy dokupywać do tej wyprawy na Kilimandżaro. Kurtka wyprawowa nie będzie wam potrzebna, tak jak wam mówiliśmy. W tym okresie, kiedy my jeździmy, tam nawet najniższa temperatura, jaka może być, to jest około minus 10, minus 15, myślę, więc jeżeli ktoś jest naprawdę dużym zmarzluchem, no to oczywiście weźmie sobie tą kurtkę puchową i grubą odzież termiczną pod spód. Natomiast ja pamiętam, że miałem na sobie tylko termos z grubego merino, z grubej wełny, miałem na to bluzę, miałem na to polar i jeszcze miałem kurtkę taką Windchill na wiatr. I to było tyle. Kurtka puchowa była w plecaku, nie wyciągnąłem jej ani razu i to mi pozwoliło spokojnie. Trzeba pamiętać o rękawicach oczywiście grubych, żeby palce nie odmroziło, i o skarpetach grubych, ale na pewno nie trzeba jakiegoś super specjalistycznego sprzętu i raków też nie trzeba, nie. Bo teraz w lutym też nie ma takiej potrzeby. To jest najfajniejsze jakby w wejściu na Kilimandżaro, że powiedzmy, jak już idziesz na Kazbek, na Elbrus, na Mont Blanc, no to tam potrzebny jest sprzęt specjalistyczny. Trzeba mieć raki, trzeba mieć czekan. Tam gdzieś pewnie na teamy no, musi być lina, uprzęże, karabinki, a fajnie mieć ekspresy, a może śrubę lodową, a może jakiegoś frenda i to się wszystko mnoży. Natomiast Kilimandżaro tak naprawdę, ja mówię zawsze tak, sprzęt, w którym mniej więcej jedziesz na narty, to jest taki maks ciepłości, który potrzebujesz. Czyli właśnie kurtka od wiatru deszczu, hardshell, Gore-Tex czy coś podobnego, pod spodem albo Polar, albo puchówka, Primaloft. Ja lubię mieć kurtkę puchową, nawet na wieczór się po prostu tam ubrać. Śpiworek, który też nie jest jakiś tam turbo gorący. Kijki trekkingowe, normalne buty górskie, tak jak w lecie w Tatry, jakieś za kostkę klasycznie i to tak naprawdę jest tyle. Bukłak z wodą, mały plecaczek, duży plecak albo jakaś taka torba, nawet dufel albo coś. Decathlon ma też takie torby fajne, zapinane, to dajecie chłopakom, tragarzom, którzy będą wam to nieść i tyle, jest lajtowo. Tutaj już wrzuciłem,
Teraz my będziemy mniejsi na Facebooku, bo Tomek pokaże troszkę, jak wyglądają, jak wygląda to, jak wyglądało to wejście. No i mamy to pierwsze zdjęcie. Ekipa z Instagrama, przepraszamy Was, będziemy też trochę mówić o zdjęciach, ale piszcie cały czas i Facebook, i Instagram, piszcie pytania, postaramy się na nie za chwilę odpowiedzieć albo odpowiadać w trakcie, bo trochę takich pytań też tutaj widziałem. No i mamy to pierwsze zdjęcie, to jest już jakby, czyli tak, Kilimandżaro jest mniej więcej górą, jeżeli byśmy powiedzieli, to tak, jest górą, natomiast to nie jest tak, że ona jest cały czas, że idziecie sobie grzbietem do góry, tak? Idziecie przez, zaczynacie przez las, idziecie sobie gdzieś tam bokiem, piękny las, tam gdzieś małpy, w ogóle zwierzyna dzika, wychodzicie, później jest bardziej sucho, jakaś tam kosodrzewinka, wychodzicie, dalej zaczyna być sucho, sucho i nagle wychodzicie na takie miejsce, gdzie widzicie już ten główny krater, czyli nie mamy tak, tylko powiedzmy tak, ścięte i tu dopiero jest zasadzony ten krater i to jest główny krater, który nazywa się Kibo. Kibo. Tak, bo cały masyw Kilimandżaro to jest oczywiście wygasły wulkan, który ma trzy wierzchołki. Jest Kibo najwyższy, gdzie jest ten najwyższy punkt, do którego się dochodzi Uhuru Peak. No i są jeszcze dwa pozostałe, Mawenzi oraz Shira. No i Kibo jest tym największym celem, ale właśnie tak jak Łukasz mówi, tam się bardzo długo idzie powoli, tak? I dopiero ten ostatni dzień, atak szczytowy, to jest to podejście na krater, na Kibo, które daje najbardziej w kości. I to zdecydowanie jest ten dzień, kiedy trochę najwięcej od nas będzie wymagał energii. Pytanie o śpiwór, czy do minus 5 komfort styknie. No jeżeli ktoś ma dobry komfort termiczny, to myślę, że tak. Bez, ja wiem, że u nas były osoby, które miały zero. Tak. Ale tak, lepiej, mieli ludzie zero u was? Tylko że my w tak staliśmy. Ja miałem do minus 15, to mi było ultra ciepło w nocy. Natomiast taki do minus 5 można się zawsze jakieś tam super ubrać do spania, aczkolwiek podobno jak się ma śpiwór puchowy, to nie powinno się ubierać, tylko jednak gołe ciało albo ewentualnie tylko i wyłącznie termo. No ja myślę, że minus 5 to jest tak na styk, w zależności jak kto się czuje. Ja zawsze lubię mieć ciepło w nocy i nawet wolę mieć cieplejszy śpiwór, więc taka dyszka nawet syntetyczna, tutaj nie trzeba mieć tego puchu, bo ani ten puch tam nie będzie Wam zamakał, tak jak to w górach się zdarza. Poza tym ten rozmiar też nie gra aż tak dużej roli, ponieważ macie no jakby bagaż, który nie idzie z Wami w plecaku i nie trzeba go dźwigać. No na pewno kilka opcji jest też, jeżeli chodzi o trasę, bo mamy kilka możliwości wejścia różnymi trasami. No i teraz my próbując tutaj, no ile mieliśmy już, trzy albo cztery wyprawy mieliśmy na Kilimandżaro. To pierwsza, tak, ja byłem na pierwszej wyprawie na Kili, zrobiliśmy ją w najkrótszym możliwym czasie, żeby robić to budżetowo, bo każdy dzień na Kilimandżaro to jest jakieś 250-300 dolarów dodatkowego budżetu, więc chcieliśmy to zrobić szybko i robiliśmy to właśnie 5 dni. Wyrobiliśmy 5 dni, to była trasa, zawsze one mi się mylą. Marangu to są domki. Czyli my robiliśmy Marangu. Robiliśmy Marangu, robiliśmy to w domku, czyli robiliśmy to w Coca-Cola i robiliśmy to dwa razy albo trzy razy taką trasą. Natomiast ostatnio zmieniliśmy tą trasę. Tomek już robił dzień dłużej, bo robił 6 dni. Zaraz powiemy, jak to wygląda, jaka jest różnica w aklimatyzacji, jak macie jeden dzień więcej. Natomiast ta druga to jest Machame Road Whisky i tam śpi się w namiotach. Natomiast to jest trasa, na której za tym pierwszym razem, jak ja byłem, to my robiliśmy dwie grupy. Ja robiłem Marangu, kolega robił Machame. I patrząc na statystykę, to jego Machame Road było 100%, u mnie było tam 85% skuteczności wejścia. Także trasa, na której jest lepsza aklimatyzacja, trasa, która jest ładniejsza widokowo i gdzie jest wejście na taki lawowy, na aklimatyzację, na taki jeszcze, nie wiem, jak to dodatkowy szczyt. To taki wierzchołek, no, jest no tak. ładnie widokowo. Nie? Także na fejsie to widzicie. No, jest troszkę bardziej taka, powiedzmy, w stylu adventure, no bo jednak śpi się pod namiotem i jest trochę bardziej tak biwakowo, obozowo, bo w tej trasie, którą my robiliśmy, no to śpi się w takich drewnianych, małych domkach i powiedzmy, że jest troszeczkę wygodniej. Aha. Ale jeżeli ktoś lubi klimat adventure i biwaki, no to jak najbardziej będzie to dla niego. No to jest ciekawa ta statystyka, którą pokazujesz. Aczkolwiek to jest statystyka z Parku Narodowego. Aha. I no ja no tak, uważam, tak. że to jest troszkę zaniżona. No bo właśnie, jak my robiliśmy 5 dni, no to mówię, my mieliśmy 85%, Kuba miał 100%, a to pokazują, że dla wszystkich wspinaczy w Parku Narodowym to jest 27%. Tak, dla wszystkich tras, dla wszystkich wspinaczy. A dodając jeden dzień, ten rate wzrasta do 44%.
Także widać, jaka jest duża różnica. I my przy 6 dniach mieliśmy komplet dwukrotnie. Także tam kilkadziesiąt osób stanęło i to już jest taka też próba, która pokazuje, że ta 6 jest optymalna. Można 7, można 8, ale też patrząc na i długości urlopów, i na koszty, które by no, rosły lawinowo, to nie jest tania impreza. Naszym zdaniem ta 6 to jest optimum. O, dzień pierwszy. Tak, i startujemy mniej więcej z wysokości 2000. Ta druga trasa Maczane też tam jest chyba taki start, więc zaczynamy od 2000, no i finalnie trzeba dojść na te 5900, więc jednak trochę tej wysokości mamy do zdobycia. I tak jak na początku mówiłem, te pierwsze dni to jest trekking przez dżunglę, przez taki las tropikalny. No, oczywiście na parkingu można sobie porobić zdjęcia, można już stanąć na Kilimandżaro przy Marangu Gate. Zanim wejdziemy, to jeszcze kwestie formalne, czyli obowiązkowe wpisanie się do księgi. Oczywiście tym zajmuje się lider oraz przewodnicy, ale każde wejście do Parku Narodowego musi być zarejestrowane i też rzecz, która czasami wzbudza kontrowersje, że każde wejście na Kilimandżaro jest agencją afrykańską i tam się inaczej nie da zdobyć tego szczytu. Trzeba wynająć agencję, musi z nami iść przewodnik, muszą iść szerpowie, tragarze i porterzy tak zwani. I inaczej tego się robić nie da, więc tam oczywiście spotykamy się z wszystkimi porterami. Porterzy przejmują od nas ten duży bagaż, a my z małymi plecakami startujemy i zaczynamy właśnie trekking do góry. I to, co wam powiedziałem wcześniej, tak naprawdę jest jedna zasada pole, którą będziemy od tego momentu słyszeć co chwilę. Jeżeli ktoś będzie próbował przyspieszać i iść trochę szybciej, to przewodnicy od razu go zastopują i będą mówić pole, Hakuna Matata. I trzeba dostosować tempo po prostu do nich. Ja pamiętam, że tego pierwszego dnia odcinek chyba 12 kilometrów robiliśmy w 5 godzin. Tak. Więc to naprawdę jest taki spokojny trekking. Słuchajcie, to się wydaje, idąc tam, że jak chodzicie po górach, macie trochę doświadczenia w ogóle z górami, to wam się wydaje, że jesteście na wyjeździe z emerytami, tak. Po prostu idzie się tak, noga, ręka i wszyscy mówią pole, czyli powoli, i mówią jeszcze sip, czyli żeby cały czas sobie z bukłaczka dawać wodę. Bo woda i powolne wchodzenie gwarantują lepszą aklimatyzację. No i tutaj jest też trzeci składnik, który może być, czyli ewentualne leki na chorobę wysokościową, czyli tam zapobiegające jej, czyli wspomagające organizm, które to jest diuramid. I też powiem wam od razu, bo są ludzie, którzy powiedzą, że wejście na diuramidzie to jest doping. Są inni, którzy powiedzą, że bez diuramidu to oni nie wchodzą. Natomiast ja mam tak, że akurat nie brałem diuramidu, dlatego prawdopodobnie tak mnie wytrzepało mocno na ataku szczytowym i finalnie nie chciałem się forsować aż tak bardzo. Natomiast widziałem ludzi, którzy sobie słabo radzili, powiedzmy, kondycyjnie wcześniej, a byli na diuramidzie i naprawdę weszli bez problemu. Także to nie jest to taka siła, że to teraz atak, idziemy szybko, intensywnie. To jest po prostu takie trochę żółwie tempo, ale ta siła takiej stabilności. Ja myślę, że ten diuramid też czasami działa jak placebo, że po prostu wierzymy w to, że on nam pomaga i jakoś idzie lepiej. Ale to, co właśnie Łukasz powiedział, trzeba pić bardzo dużo wody i nawet jak się nam nie chce, to ją trzeba pić po prostu. I nie tylko w trakcie trekkingu, ale w obozie, wieczorami. Tam cały czas jesteśmy częstowani herbatką imbirową i po prostu trzeba ją w siebie wlewać i pić. Teraz właśnie zdjęcie z naszej kolacji. Załączony obrazek. Ogólnie też wam powiem, na Kilimandżaro to jak gdzieś byliście, to będziecie zdziwieni, jakie to są luksusy. Pod tym kątem. Że wiecie, to nie jest tak, że można wejść tam samemu, zapłacić permit i wejść. Tam wszystko jest zorganizowane pod lokalsów, no i to jest dla nich też ogromne jakby źródło przychodu tam w tych rejonach, w ogóle w całej Tanzanii. Dlatego tak, na każdego przypada jeden tragarz. Na całą grupę przypada dwóch głównych na przykład przewodników. Przypada 4, 5, 6, w zależności od rozmiarów grupy, pomocników, przewodników. Do tego macie dwóch kucharzy, do tego macie dwóch kelnerów i tam jest po prostu cała grupa, na przykład jak macie, my mieliśmy chyba łącznie 30 osób albo 25, no to cała karawana liczyła prawie 50 osób. No u nas tak było, że nas Polaków było 26 osób i mieliśmy chyba 56 osób do obsługi, ale to oczywiście nie jest tak, że te 56 osób idzie razem z nami. Z nami idą tylko i wyłącznie przewodnicy i asystenci przewodników i oni się nami opiekują na trasie. Natomiast cała reszta swoim tempem dochodzi do obozu. Też dlatego, że jak my już dojdziemy do obozu, to żeby wszystko było dla nas przygotowane tak naprawdę tam na miejscu. I ja na początku miałem trochę z tym problem, jak jechałem do Afryki. Natomiast gdy to wszystko zobaczyłem i jak to wygląda i porozmawiałem z przewodnikami,
to jest ich praca. I gdyby nie to, to tak naprawdę oni nie mieliby nic innego do roboty. I prawda jest taka, że w Tanzanii bardzo duża część społeczeństwa po prostu żyje z Kilimandżaro, więc ta góra daje im możliwość zarobku. No plus oczywiście turyści, którzy przyjeżdżają, zostawiają im też później napiwki, płacą oczywiście agencji za usługi, no i zostawiają też odzież na przykład albo sprzęt trekkingowy. Po wyjściu właśnie z tego lasu tropikalnego wychodzimy sobie na jakąś taką, nie wiem, sawanę albo step, cały czas jest roślinność. Ja pamiętam, że to mnie bardzo uderzyło, że tam była wysokość ponad 3000, już podchodziliśmy prawie pod 3500, a wszędzie dookoła było zielono. Były jakieś karłowate palmy dziwne, kwiaty w ogóle tam kwitły, więc widać tą różnorodność klimatyczną, gdzie u nas w Europie na tej wysokości już nic nie rośnie i nie wegetuje. Natomiast tutaj faktycznie no Kilimandżaro jest pełne życia i to jest też niesamowite. Było pytanie o ten tłok. Tłoku ja na trasie na przykład nie miałem w ogóle. To jest tak rozciągnięta trasa, że to nie jest, wiecie, podejście pod morskie oko albo nawet na rysy, gdzie tych ludzi jest dużo. Można naprawdę się zatopić w myślach, można iść mniej więcej samemu, chodzić tam grupami, natomiast jeżeli chodzi o tą całą ekipę, to tak, jecie śniadania, które są pełnowartościowe, oni wam gotują, jest pyszne, naprawdę jest bardzo dobre, załatwiają wam uzdatnianie wody, później na przykład lecą, po drodze macie lunch, więc jak wy już dochodzicie, to już jest zaserwowany lunch, przygotowany i są świeże owoce, i są czasem warzywa, i są jakieś tosty, i są jajka i dochodzicie później do obozowiska, przygotowują każdemu taką, wiecie, miskę z ciepłą wodą, gdzie można się po prostu umyć. Na niższych poziomach jest też tak, że są jakieś strumienie, gdzie w ogóle można wyjść całemu, albo nawet prysznice, gdzie można się po prostu wykąpać, więc to też nie jest tak, że idziecie na totalnego brudasa. No i wieczorem jecie kolację, która jest tam dwu-, trzydaniowa, deserek, pijecie dużo wody, pijecie herbatkę z cytrynką, z imbirem, także naprawdę to daje duży komfort też na miejscu. Czy są problemy żołądkowe? No to jest bardzo indywidualna kwestia i oczywiście każdy taki wyjazd za granicę na inny kontynent, no my się powinniśmy jednak na to przygotować i brać jakieś tabletki osłonowe, probiotyki, żeby być gotowym. Tego nikt nie przewidzi, ale tak jak Łukasz wspominał, wodę, którą my dostajemy do picia na trasie na Kilimandżaro, ona jest uzdatniana. Można ze sobą dodatkowo zabrać tabletki do oczyszczania wody. W mojej grupie nikt nie miał żadnych problemów na Kilimandżaro. Z tego co kojarzę, więc no, nie ma zemsty żadnej tam Faraona, czy Pumby, albo Timona, więc jest okej, okay, myślę. Patrzę teraz na pytania. Czy wegetarianie będą mieli co zjeść? Tak, są ludzie, którzy, tak, którzy mają życzenia specjalne żywieniowe, więc jak najbardiej wege jest. O, dokładnie. Poza tym mięso chyba jedyne, jakie tam było serwowane, to kurczak, z tego co ja pamiętam. Nic chyba innego na trasie z mięsa nie jedliśmy. Co było najcięższe, najtrudniejsze w trekkingu? No to zawsze jest wysokość. Trekking w ogóle nie jest trudny. To w ogóle nie ma problemu. Tutaj Karolina gdzieś zadała pytanie, Ania podbiła. Dużego ruchu nie ma. Byłam na ABC, czyli na Annapurna Basecamp. Jakbyśmy mieli porównać ten trek z Kilimandżaro, jakie są podobieństwa? No też... co byś powiedział, bo ciekaw jestem tego. Też nie ma trudności technicznych. Na pewno różnica jest taka, że irytujące w Annapurna Basecamp, że się chodzi po schodach, tak, i się chodzi góra, dół, góra, dół, góra, dół, a tu jednak zdobywa się tą wysokość stopniowo i to jest na pewno fajniejsze. Na pewno, co jeszcze? No ja bym tak samo powiedział. Zresztą teraz jak byłem w marcu na Annapurna Basecamp, to była ze mną Gosia, uczestniczka, która była ze mną też na Kilimandżaro w zeszłym roku i razem przyznaliśmy, że jednak ABC w Nepalu jest bardziej wymagające właśnie ze względu na te schody i chodzenie góra-dół, góra-dół. Kilimandżaro jest trochę łatwiejsze niż ABC w Himalaya. Dobra, nie mogę znaleźć tego pytania, tu Ania, podbijasz jakieś pytanie, ale to napisz proszę, bo nie mogę tego po prostu znaleźć gdzieś. Słuchajcie, jeżeli chodzi jeszcze o to jedzenie, to jest trzecia taka ważna rzecz na tym trekkingu, czyli powoli pić dużo wody i dużo jeść. I nawet jeżeli nam się znowu nie chce, bo coś nam nie smakuje, no trzeba siebie wciskać. Ten organizm musi mieć energię do tego, żeby no jednak robić tą wysokość, a po drugie, żeby przyzwyczaić się do tej wysokości i to też przyspiesza naszą aklimatyzację. Pytanie, czy należy dodatkowo wziąć własne przekąski, wysokoenergetyczne batony czy żele? Ja miałem tego dużo, zjadłem tylko trochę, bo jak zjadłem śniadanie, piłem dużo, dużo wody, zjadłem lunch, piłem dużo, dużo wody, i jadłem kolację i piłem dużo, dużo wody, to realnie rzecz biorąc nie byłem w ogóle głodny. Tam jest tak, że wstajesz rano o 7:00, jesz mniej więcej śniadanie, które jest naprawdę bardzo pożywne,
bo to są rzeczy, które mają w sobie dużo energii, dużo węglowodanów. I później w połowie dnia właśnie zatrzymujemy się na lunch. Ten lunch jest bardzo zróżnicowany, bo tam są owoce, tam jest chleb, tam jest jakieś mięso, tam jest coś do picia i to nam dostarczy znowu energii. I kolacja też jest bardzo pożywna, więc te trzy posiłki myślę, że każdemu wystarczą. A jeżeli ktoś lubi więcej zjeść, no to oczywiście może zabrać ze sobą jakieś przekąski albo sobie dokupić przed wyjazdem w Tanzanii. No dokładnie. Tu widzicie też na załączonym obrazku jedno z obozowisk, gdzie też są namioty. Śpi się w takich namiotach. Osobnym namiotem jest taka mesa, czyli tam, gdzie jecie posiłki. I osobnym namiotem jest miejsce, gdzie kucharze to w ogóle przygotowują, więc to jest cała taka wioska namiotowa, gdzie to się rzeczywiście dzieje. Tu widzimy już, że jesteśmy wysoko, tej roślinności jest coraz mniej. Aczkolwiek to jest nadal 3800. 3800, dokładnie. Jesteśmy już ponad chmurami bardzo często. No i co, idziemy do kolejnego gdzieś miejsca. Tak, to są w ogóle zdjęcia z tego ekstra dnia, tego dodatkowego, czyli dnia aklimatyzacyjnego, gdzie my w ciągu tego dnia z 3800 pochodziliśmy sobie na 4200 mniej więcej. Nie jako super wysoko, do tak zwanych zebra rocks, czyli takich skał, które wyglądały jak skóra zebry pomalowane gdzieś tam w paski. I później wracaliśmy z powrotem do obozu i mieliśmy mini dyskotekę z ekipą z Tanzanii. To był taki bardzo fajny dzień, kiedy cała ekipa nam się przedstawiała. Każdy po kolei mówił, jak się nazywa, jaką pełni też rolę. A później razem tańczyliśmy. I chłopaki z Tanzanii pokazywali nam swój taniec. Oczywiście co chwilę śpiewa się tam Jumbo Song, piosenkę, którą wszyscy tam... Jumbo Buana. Myślę, że nawet byśmy teraz mogli ją zaśpiewać. I pamiętam, że chłopaki nam pokazali swój taniec i później popatrzyli na nas i powiedzieli, że teraz nasza pora, żebyśmy my zaprezentowali jakiś nasz narodowy taniec. Atomek Pantadeuri. Tak, był pomysł, żeby zrobić poloneza, ale w końcu zrobiliśmy pociąg. I robiliśmy długi pociąg na obozie na 3800 i powiem, że to już było trochę wymagające. I już każdy dostał tej zawyżki jednak na tej wysokości. Ale do czego zmierzam? Do tego, że ten ekstra dzień aklimatyzacyjny jest bardzo potrzebny i w tej trasie Machame tym ekstra dniem jest właśnie zdobycie tego szczytu takiego małego, tak, w masywie Kilimandżaro. Tych skał, no dokładnie, to są przewodnicy pewnie? Tak, ten po mojej lewej to jest główny przewodnik Jeffrey, reszta to są przewodnicy asystenci i chłopaki tak naprawdę idą z nami cały czas, towarzyszą nam, dodają otuchy, śpiewają z nami piosenki, więc atmosfera jest niesamowita i tam naprawdę jest wszystko Hakuna Matata na tym podejściu w trakcie tego trekkingu. Jest wesoło, nie ma tam żadnej napinki, nie ma żadnego stresu, chłopaki pomagają ze wszystkim. Naprawdę, jak gdzie był atak szczytowy, to atakuje jeszcze za chwilę może. O, jest cała ekipa, natomiast co chciałem powiedzieć jeszcze, zleciało mi z głowy, tu było jeszcze jedno pytanie, na które chciałem odpowiedzieć. O właśnie, pytanie było o szczyty w Europie przygotowujące do aklimatyzacji w miarę blisko Polski, pytanie od dwóch osób. I teraz tak, no to mówiliśmy no w Europie, no Tubkal jest w Afryce, ale to jest najlepsza aklimatyzacja, bo tam jest czwórka bardzo łatwa. Z takich europejskich tematów Triglav pewnie byłby niezły, chociaż może być trudniejszy technicznie i nie każdy już sobie tam poradzi. Grossglockner. No trudny też technicznie. Też trudny technicznie. No ale może coś innego w Austrii. No. A taki ten niemiecki taki... Cukrzpice, tylko Cukrzpice ma 2900, więc aha, to może no nie przygotować nas za bardzo. Jest bardzo, teraz sobie nie przypomnę, w Afryce się często robi też przed Kilimandżaro inny szczyt, ale to znowu nie dobra, ten... ja wiem, może we Włoszech, jak ja w tym roku wchodziłem na Gran Paradiso, ja robiłem Matterhorn w tym roku włoską stroną, to aklimatyzowałem się w Campana Margarita i ogólnie tam wjeżdża się kolejką bardzo wysoko i dosłownie jest 30-40-minutowy trekking, śpi się na 3800 i to już jest super. To jest super. Dobra, wiem. Na Teneryfie jest wulkan Teide, najwyższy szczyt Hiszpanii i tam jest 3700. I jest trekking bardzo podobny tematycznie, bo też jest wulkan. Robi się go, wcale nie jest taki łatwy kondycyjnie, bo tam jest 8 godzin się idzie, czy tam nawet 10 w dwie strony, więc Teide jest świetnym wulkanem, żeby tam wejść i zejść i wtedy można się też przetestować, a najlepiej można jeszcze zacząć w nocy i tam też temperatury sięgają nawet czasem minus 10 stopni, więc moim zdaniem to jest najbardziej i klimatycznie, i tematycznie, i wysokościowo najfajniejsza opcja. No tylko wiadomo, lot trzeba tam kupić, ale ogólnie to no, Teneryfa przy okazji na dole ciepło, plaża, jedzenie, Teneryfa otwarta,
teraz siedziałem prawie miesiąc, więc polecam. Mulhattan ktoś poleca. To jest gdzieś na Bałkanach. Piramida Vincenta, najwyższy szczyt Włoch. Jak z toaletą na trasie? No, jest. Jest. Nie no, na naszej trasie tak naprawdę przy każdym obozie była normalna, tradycyjna toaleta, z której można było korzystać. Dwie toalety, powiedzmy, że były trochę mniej tradycyjne, czyli dziura w podłodze. Natomiast nadal taka toaleta, gdzie się możemy zamknąć, jest to zabudowany domeczek, kabina. Są te toalety, namaszamy też. Tak, są nawet gdzieś po drodze, są i po prostu się wchodzi. No oczywiście jest to, wiecie z daleka, że tam jest toaleta i wejście tak, do środka, tak. Czasem trzeba nie zamykać drzwi, bo można wpaść i nikt już o was nie usłyszy i śmierć będzie przykra. Natomiast wiadomo, czasem gdzieś awaryjnie można po prostu, no wiadomo, można przystanąć, nie? Dobra, wchodzimy wyżej, już widać cały krater. Tak, to jest przedostatni dzień do ostatniego obozu, to jest takie długie wypłaszczenie, mylne czasami i złudne, bo jak jesteśmy na tym wypłaszczeniu, to wydaje się, że to jest super fajny trekking, tam gdzieś daleko pod tym masywem widać nasz obóz i ludzie pędzą i rzucają się i tam biegną, natomiast to nadal jednak jest trekking już na dużej wysokości, na wysokości już ponad 4000. Bo to już podchodzimy na 4800, więc cały czas pole. A propos toalety, to tutaj tylko mogę powiedzieć, że dziewczyny trochę miały jednak już problem, bo tu już jest taki marsjański klimat. Oj, i tam są duże kamienie, duże głazy, i także się można siedzieć za tymi głazami schować. Powiem wam tak, no tam jest też toaleta w tym obozie, akurat jest tak hardkorowa, że wiele osób idzie za kamień, bo po prostu jest bardziej komfortowo niż w tej toalecie. No tam pamiętam, że były dziury w kibo. No były duże dziury, ale wokół tej dziury było tak nasadzone, że... No i tam już jest zimno. To kibo chłód, pamiętam, że na 4800 to już było chłodno. Tam jest chłodno i też to wam powiem, jaka jest różnica między tutaj wejściem Tomka a moim. Oni mieli ten jeden dzień aklimatyzacyjny, więc pewnie im tu już było łatwiej. My tu dochodząc już, na tym właśnie wypłaszczeniu, już część osób miała po prostu, wiecie... miała zwrotkę. Tak, to jest ten dzień, gdzie się ludziom zaczyna. Nie? To po prostu łapie i doszliśmy do tego obozu i ludzie byli już osłabieni, część osób już miała jakieś problemy żołądkowe, część nie. Natomiast dochodzi się tam wcześniej, powiedzmy koło godziny 14, ale u nas było tak, że o 18 czy 19 jest kolacja, idzie się spać i wstaje się w nocy. O 23. Więc tam nie ma w ogóle całej nocy, żeby odpocząć, więc ten dzień jest tak, nie chce wam się spać, ale tak. Trzeba odpocząć i to jest takie czekanie trochę na... No ten atak szczytowy nigdy nie jest łatwy, gdy próbujesz zasnąć o 19 i wiesz, że za kilka godzin musisz wstać, nie możesz zasnąć, więc to jest takie bardziej czuwanie i później się w środku nocy trzeba zebrać i atakować. Dobra, poczekajmy, to jest właśnie pytanka, zanim ten atak szczytowy, to odpowiemy na pytania i włączymy Olka, bo Olek z nami jest, obserwuje, jest nas coraz więcej, bardzo nam miło, to znaczy, że chyba jest ciekawie. Także kochani, jeżeli macie znajomych, którzy chcieli wejść na Kilimandżaro, jeżeli wy chcecie wejść na Kilimandżaro, podeślijcie im link. A jeżeli nie zdążymy odpowiedzieć na wszystkie pytania, to zawsze możecie też na priv spytać, czy mnie, czy Łukasza, zawsze też na pewno gdzieś tam podpowiemy, co i jak. Dokładnie. I teraz zobaczmy jakieś pytania. Tu już nie było, natomiast na Instagramie skroluj tam może do góry. Czy ktoś wcześniej nie był powyżej 3000, to da radę? Tak, ja miałem grupy takie osoby, które w teatrach gdzieś były do tej pory najwyżej i tu była ich pierwsza styczność z serwą wysokościową, więc jak najbardziej. Tam nie jest tak strasznie, jak to się może wydawać, tak, że z 5-9 i w ogóle wow. Najwyższa góra nie jest tak strasznie, nie można tego oczywiście bagatelizować, zawsze w górach mówię, szacunek do góry, odpowiedzialność i przede wszystkim takie BHP. Bo mieliśmy też chłopaków, którzy sobie lubili wieczorem codziennie w obozie coś dźgnąć, mocniej procentowego, mówiąc, że to na pewno aklimatyzacji pomoże. Raczej nie pomaga, więc wiadomo. Dobra, czy Olek jest z nami? Halo, Olek. A, jestem. Nie wiem, czy mnie słychać. Słychać mnie? Ja was widzę, siebie też. Nie wiem, czy mnie słychać. Słychać? Teraz jak to zrobić, jak ja tu puszczę, to będzie to słychać, będzie się to nawarstwiać, więc jak zrobić, żeby słyszeć Olka?
Tu puścimy, o. Dobra, wiem jak zrobimy. A, żeby też Instagram może coś wychwycił. Tak, żeby Instagram słyszał, dajcie mi dosłownie minutkę, postaram się to w jakiś sposób tu załatwić, żeby to działało. Czy ja to mogę tu wyciszyć? Dobra, spróbujemy za sekundkę. Dobra, halo, Olek, jeszcze raz, może teraz. No jestem, ja was widzę, słyszę, a mnie słyszycie? Tak, tak, Olek, my cię jak najbardziej słyszymy. Cały czas jesteśmy w dwóch miejscach. Wiem, co zrobię. Zamykam po prostu na razie Facebooka, nasz podgląd. Także Olek, bardzo miło, że z nami jesteś. Powiedz, co u ciebie słychać. Masz cudowny obraz za sobą. Co to jest? Ja nie lubię być sam, to jestem tutaj z moim znajomym piratem. Jak nie widzi, to jest Olek, ma taki za sobą obraz, gdzie jest pirat i jest twarz Olka, także no, wygląda to fantastycznie. Ostra Atlantyku, o, tam taki powinno być widać, no dobra, jest. Ale słuchajcie, ja zaglądałem tego opisu na Kilimandżaro, na stronie solistów i tam taki napis jest. Można zaopatrzyć się w namioty już wcześniej, albo dokupić na miejscu. No i co? Czy to jest prawdziwa informacja, czy nie? Nie, namioty są oczywiście na miejscu, więc to musiał być jakiś choklicz się tam wezwał. Prima aprilis wcześniejszy. Także prima aprilis, jak najbardziej. Jeżeli pytasz już Olek o sprzęt, to też o tym mówiliśmy. Wystarczy własny śpiwór i to, z czym wchodzicie. Bo na miejscu są namioty, jest pełne wyżywienie, także to wszystko jest zapewnione. Dobrze, no dobra. Ale byłoby dobrze usunąć to z opisu na stronie solistów. To takie wkurzające jest, jak coś pisze, a tego nie potrzeba robić. Dobra, Olek, to my zmienimy, ty się nie stresuj, powiedz lepiej. Nie kupuj namiotu. Nie kupuj namiotu, nie kupuj. Nie to, żebym ja się stresował, tylko ja chcę, żeby nasze sprawy były idealne. Dobrze. Jak jest błąd, ma być poprawiony. Poprawiamy już tutaj, wiesz, zaraz poprawimy ten błąd. Powiedz Olek, w ogóle skąd ten pomysł na Kilimandżaro u ciebie, bo przecież ciebie ludzie kojarzą głównie z wodą i z kajakami. Ale ja nie mam klapek na oczach, żeby tylko woda, kajaki, nie? Ja po górach też lubię łazić. Co prawda mój najwyższy szczyt to Gerlach w Tatrach. Ale teraz mam nadzieję dwa razy tyle i jeszcze coś. Jeszcze z okładem. No ale Gerlach to też nie jest łatwa góra, bo to przecież wejście techniczne. No dobra, wlazłem kiedyś i co? Problem miałem ze schodzeniem. Aha, w górę, bo tam były takie kopczyki z kamieni i na dole było tych kamieni dużo, a u góry trzy kamienie to był kopczyk. I znaleźć taki kopczyk było trudno, ale z kolegą potem schodziliśmy na piargach. Po piargach to był no, niesamowite, no ale wiesz co, zasuwaliśmy jak młode sarenki i było dobrze. No to na Kilimandżaro nie będzie tego problemu, bo tam zdecydowanie droga jest bardzo widoczna i wytyczona, więc nie trzeba się rozglądać za kopczykami. Dobrze, a powiedzcie tak, jak tam woda, czy woda na miejscu będzie można sobie jakieś pojemniki uzupełniać? Z tym nie będzie problemu? No z wodą jest tak, że jakby woda jest na każdym, w każdym obozie i zwykle jest tak, że bierze się do bukłaka swojego te 2 litry i najczęściej jeszcze na lunchu da się to uzupełnić. Jak się jest w ogóle te pierwsze 3 dni, to tam w ogóle woda jest praktycznie cały czas. Jak jesteśmy w obozowiskach, to uzdatniają nam wodę. Tak, no tam tapsami. My braliśmy do bukłaku, do kamelbagu zimną wodę plus do termosa herbatę. I to było na całą trasę, tak jakby, czyli każdy miał powiedzmy po 2-2,5 litra czasami nawet. No i oczywiście do śniadania oddzielnie jest zawsze coś do picia i do kolacji też jest zawsze coś do picia. Więc ze sobą trzeba mieć na pewno bukłak na wodę i termos. A teraz, czy na tej wyprawie będą też Sherpowie? Bo Sherpowie przecież zdobyli K2 i będą odpoczywać.
Szermów nie będzie, tam są lokalni tragarze, porterzy. Porterzy, tak. Porterzy są, także szerpów nie będzie, bo oni są za szybcy, Olek. Na pewno byś za nimi nie nadążył, to byłby duży problem. A powiedz, Olek, w ogóle skąd pomysł na to Kilimandżaro? Czemu akurat Kilimandżaro, a nie Mount Everest? W końcu jest taka duża góra w Afryce, wokoło nie ma innych gór. No i tak, no sama nazwa Kilimandżaro to jest taki przyciągająca, nie? No i tyle. Wyższej góry to raczej w życiu nie zdobędę, bo nie jestem himalaistą, ale na Kilimandżaro mam nadzieję, że wejdę. No, nie ma co mówić hop, bo apetyt zawsze rośnie w miarę jedzenia, więc jak się spróbuje 5900, to może później będzie pora na 6000. A Olek, przygotowujesz się jakoś do wyjazdu? Czy masz po prostu już taką formę, że nie musisz się o nic martwić? Nie, nie, przygotowuję się. Ja lubię jeździć na rowerze. Mieszkam na skraju Puszczy Pszczeńskiej, także chodzę sobie, czasem pobiegam. No, utrzymuję się cały czas w jako takiej kondycji. Mam nadzieję, jeszcze będzie spływ zimowy, żeby się zaprawić no, w tym mrozie przed Kilimandżaro, to tam do góry będzie. Ja jestem nastawiony, że będzie bardzo fajnie, ekipa bardzo fajna będzie i będziemy w ataku szczytowym, pełni euforii, że zobaczymy wschód słońca z góry, z tej Uhuru Peak i będzie dobrze. Znaczy najfajniejsze jest w ogóle to, że jak się tam wchodzi, rzeczywiście idzie się nocą, zaraz będziemy o tym mówić, na atak szczytowy, słońce tak powoli się wychyla i po prostu marzysz już, taki zmarznięty, żeby trochę tego, tych promieni dostać, ale fantastycznie. Ja na przykład nie tyle samym Uhuru się bardzo interesowałem, w sensie nie podziwiałem widoku, co Mawenzi, czyli ten drugi jakby krater, który po prostu jest pionową ścianą i są takie naprawdę... Tak, poszczepiony taki bardzo. Ostry, przepiękny był, no naprawdę. Pytanie mam. Co tam, Olek, jeszcze? Coś byś chciał wiedzieć jeszcze? Tam widoczność będzie u góry już dobra, bo to będzie powyżej chmur chyba. Nie? I nie będzie nic zakłócało tego. No i będzie świetnie. Dobra, to wszystko wiem. I nie ma problemu. Za 2 miesiące ja będę opowiadał szczegóły techniczne. A na razie no, to się szykuje. Zrobimy tak, Olek, że jak już te wszystkie wrócą, wszystkie targi, prelekcje podróżnicze, to będzie można opowiadać Kilimandżaro. Wszyscy tęsknimy, przecież Tomek też. Olek dawał Kilimandżaro, no Olek to myślę, że ludzie będą zdziwieni. To będzie ciekawe na pewno. No. Czyli mówisz, że jeździsz, no widzicie, Olek się przygotowuje, jest cały czas w jakiejś dobrej formie, bo przecież i spływy kajakowe, i chodzenie po górach, i cały czas w ruchu, do tego rowerek. No i rower jest fajną też propozycją. Oczywiście teraz spadło trochę śniegu, więc może nie najbezpieczniejszą, ale to jest fajnie przygotowuje też kondycyjnie na pewno. A ja teraz pokażę jeszcze, co na piersi mam, bo mam tego mojego Wikinga i co tutaj piszę? I nie, be wild or in heart. Okay. No, be wild in heart. W sercu, o. Także ja jestem, żyję dziko jak tylko można. Ja też to mam, to jest moje też hasło, live wild, żyj dziko i tu się podpisuję, dlatego z Olkiem zawsze mamy ten podobne podejście, czyli jak to mówił Bolec, Coco Jumbo i do przodu. Tak jest. A po Kilimandżaro będę na pewno mówić Hakuna Matata, więc to wam też pewnie zostawię. No dobrze. Dobra, Olek, dzięki bardzo za to, że się dzwoniłeś, że znalazłeś czas i co, czy szlifuj tam formę. I powiem ci tylko tak, ja jeszcze się nie zdecydowałem, czy lecę na to Kilimandżaro, ale jeżeli polecę, to postaram się zlecieć z paralotni. Ja wiem, że ty też jesteś pilotem, też próbowałeś, także no, oby się udało zlecieć na glajcie. Oferowałem się, że pomogę ci coś szmaty wtargać do góry. Podtrzymuję to. Dokładnie, tak, Olek podtrzymuje to i oficjalnie mówimy, że pomoże mi wnieść paralotnie na sam trzymamy, szczyt. Trzymamy Olka za słowo. Trzymajcie Olka za słowo i kciuki dla niego. Dzięki raz, jeszcze raz Olek, pozdrów tam Gabi i dobrego wieczorku. Dziękuję, pa. Cześć.
No dobra, wracamy i atak szczytowy nam został. W takim razie, więc tutaj dołączę tylko jeszcze tą naszą prezentację. To ja tylko tutaj zerkam. Mieliście kogoś, kto nie wszedł albo był zniesiony. No to tak jak ja mówiłem wcześniej, u mnie w grupie 100% ludzi zdobyło szczyt. Co prawda były osoby, które były bardzo padnięte i zmęczone i wydawało im się, że nie wejdą. Natomiast chłopaki z agencji tak ich zmotywowali fizycznie i psychicznie. Wzięli od nich plecaki, gdzieś tam mówili, że you can do it, you can do it. I finalnie wszyscy zdobyli. Nikt nie był znoszony. Nikt nie był znoszony. Czasami jest tak, że ktoś pomaga, na przykład chwyci pod pachę albo za rękę i pomaga przy tym zejściu na dół. Natomiast no nie, nie było aż takich jakichś hardkorowych sytuacji. No dobra, tutaj jest troszkę więcej. Aha, to, że nas było słychać, to wiemy. Czy po drodze jest możliwość ładowania aparatów i powerbanków? Nie. Nie jest? Ja nie pamiętam. U nas, szczerze mówiąc, nie było chyba takiej sytuacji i wszyscy mieliśmy powerbanki. Nie, nie ma na pewno chyba internetu po drodze na górę, nie? Czy u was było? W jednym obozie pamiętam, że było jedno miejsce, gdzie można było coś złapać. Natomiast tak to nie. Wiecie co, no, jeżeli się gdzieś tam poprosi tych chłopaków, przewodnika, no to oni może znajdą jakieś miejsce. Natomiast raczej trzeba się nastawić na to, że nie ma możliwości i trzeba sobie samemu zabrać powerbank i mieć ten prąd na 5-6 dni. Tak, ja miałem na przykład tak, że powiem szczerze, używałem tylko telefonu do tego, żeby robić zdjęcia, więc jak nie sprawdzacie internetu, nie wysyłacie, nie tak, macie tak. Lokalizacji wszystkiego, to nagle się okazuje, że ten telefon starcza na 3-4 dni i potrzebujecie jeden powerbank, wam wystarczy po prostu, żeby się gdzieś tam doładować, ale no tak jak mówię, jeden powerbank na takie 10, 20, 15, tak, ja miałem powerbank 20 tysięcy i on mi wystarczył na ten cały trekking. O, dzień piąty. Dzień piąty, atak szczytowy. Opowiadaj, Tomek, w takim razie o tym i przełączaj, a ja za momencik wracam. No dobra, tutaj tak naprawdę widoków nie będzie. Opowiadam o tym, co jest na zdjęciach na Facebooku. Natomiast to, co wam mówiliśmy, to, co najważniejsze, atak szczytowy zaczyna się w nocy. My budziliśmy się o 23, więc tak naprawdę dosłownie każdy złapał 3, maksymalnie 4 godziny tego snu. I o 24 jest wyjście. Jest tam łyk herbaty, trochę popcornu, żeby coś wrzucić w siebie. No i zaczyna się. I od północy jest już podejście. Idziemy nocą, nic nie widać. Idziemy z czołówkami, idziemy gęsiego. I to jest trudny dzień. To jest najtrudniejszy dzień ze wszystkich pozostałych dni. Nawet nie chodzi o to, że jesteśmy już najwyżej, co oczywiście też ma znaczenie. Natomiast diametralnie zmienia się ścieżka, bo do tej pory mieliśmy raczej płaską ścieżkę i powoli zdobywaliśmy tą wysokość. Natomiast tego ostatniego dnia trzeba jednak wejść na krater. I my ten krater widzieliśmy już dzień wcześniej. I takimi zygzakami, trawersami zdobywa się powoli ten krater. I w pewnym momencie dochodzimy do tak zwanego, zdaje się, Stella Point. I to nie jest koniec. Często ludzie myślą, że to jest koniec. Natomiast niestety to nie jest koniec, bo Stella Point to jest dopiero miejsce, gdzie wchodzimy na krater, a my musimy jeszcze obejść krater trochę dookoła, żeby podejść na Uru Peak, czyli na ten najwyższy punkt. I to jest trudne, bo okej, jesteśmy już na tym kraterze, więc jesteśmy już wysoko, ale nadal mamy jeszcze mniej więcej godzinę, półtorej do celu i trzeba się zmusić. I to, co wam wcześniej opowiadaliśmy, że tak naprawdę ta choroba zaczyna się już mniej więcej od trzeciego obozu i gdzieś ta wysokość już tam robi swoje. I ludzie już mniej więcej tam od 3,5, od 4 tysięcy łapali już pewne zmęczenie, zadyszkę, ból głowy. Mnie osobiście złapało no właśnie tego dnia na podejściu na ataku szczytowym mniej więcej na wysokości 5 tysięcy metrów. I oczywiście jest znużenie, jest ogromne zmęczenie. To jest problem, żeby postawić każdy kolejny krok i to jest duży wysiłek, żeby to zrobić. Natomiast dla mnie totalną nowością, bo miałem wcześniej już chorobę wysokościową w innych górach, natomiast tu nowością dla mnie było to, że chciało mi się bardzo spać. I to jest mega nieprzyjemne i nie było to fajne uczucie, bo idziesz i masz po prostu ochotę siąść, położyć się na śniegu i zamknąć oczy. I wmawiasz sobie, że 5 minut, mamo, jeszcze 5 minut. Ale tak naprawdę no, musisz się zmusić, żeby iść dalej, nie wiem, wziąć łyk wody, cokolwiek i stawiać te kolejne kroki, żeby po prostu nie zasnąć. I tak krok za krokiem w końcu dochodzi się do upragnionej tablicy, do Uru Peak i no i to jest fajny moment, fajne szczęście, aczkolwiek no my niestety nie mieliśmy tego szczęścia, co wasza grupa na przykład, bo pamiętam, że
u Was były fajne widoki, te osoby, które zdobyły, tak. Albo u Łukasza Porębskiego, który był kilka miesięcy temu. My mieliśmy chmurę, mieliśmy mleko i to taką chmurę trochę mroźną, lodową, więc wyglądaliśmy jak takie sople lodu, cali oszłonieni. I na szczycie spędziliśmy dosłownie chyba 10-15 minut. Zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie i schodziliśmy, bo pogoda była dosyć nieciekawa, zresztą na tej wysokości tak naprawdę cały czas się odczuwa tą chorobę wysokościową. Jednych boli głowa, inni są mega zmęczeni, komuś się chce spać, komuś się chce wymiotować, więc jedynym lekarstwem tak naprawdę jest po prostu schodzenie, więc jeżeli ktoś ma siłę i energię, to się cieszy i się raduje. Natomiast ja nie ukrywam, że do mnie ta największa euforia doszła trochę niżej, jak już schodziliśmy z krateru, jak już dochodziliśmy do Kibokut, nagle tak mnie uderzyło, że wow, stary, no byłeś, zdobyłeś, byłeś na szczycie, stałeś pod tablicą, zdobyłeś najwyższy szczyt Afryki i wtedy jakieś łezki poleciały do oka i przyszło takie ogromne szczęście i radość, że cel zdobyty, udało się. Później dochodziła do nas ta informacja, że wszyscy zdobyliśmy szczyt, bo przy tym ataku szczytowym trochę jest też tak, że już w pewnym momencie nie da się, żeby cała grupa szła razem i trochę się jednak rozbijamy na podgrupki. Natomiast każda podgrupka ma swoich przewodników. Nikt tam nie zostaje, broń Boże, sam. Każdy idzie z przewodnikiem. No i ten szczyt trochę zdobywa się takimi podgrupkami, więc jak już jedni wracają w pewnym momencie, to mijają tych, którzy jeszcze idą na szczyt i oczywiście wszyscy zbijamy sobie wtedy piątki. Motywujemy też dodatkowo tamtych, żeby pocisnęli dalej. Natomiast no właśnie na zejściu dotarła do nas ta informacja, że cała grupa zdobyła szczyt i to był super moment. I wracamy do Kibokut na 4800, i nie zostajemy tam na noc, chwilę odpoczywamy, godzinę dosłownie, łapiemy trochę energii, jakiś króciutki sen albo szybkie przepakowanie się, no i schodzimy na 3800 i dopiero tam odpoczywamy i regenerujemy się na tych 3800. Potem jeszcze my mieliśmy lunch, wy też mieliście? Od razu zejście do pierwszego, lunch i zejście na dół. To nie, to u nas była... Od razu na dół. Chociaż nie, masz rację. Była taka właśnie tylko przerwa godzina, półtorej. Tylko właśnie kwestia też jest tego, że nie wszyscy schodzimy naraz, nie schodzimy razem, ale coś było do jedzenia, bo jednak faktycznie wychodzi się na samym popcornie i na herbacie, plus to, co się ma gdzieś tam w plecaku, więc jakaś przekąska była po tym zejściu, no i później zejście do tego obozu jeszcze niżej i odpoczynek. Więc... Ja jeszcze powiem Wam, dlaczego na przykład przy tej pięciodniowej, jak ja nie wszedłem i jak ja odbieram jakby atak szczytowy, więc to jest tak, że idziecie te 4 dni i mniej więcej jest przyjemnie. Są ładne widoki, jest powoli, jest zabawa i tak dalej. Natomiast jakby atak szczytowy sam i gdziekolwiek nie wchodziłem i to było jakieś wyzwanie, no to jest trochę walka. Mm-hmm. I na Kilimandżaro to jest walka organizmu z wysokością, ale też wasza walka z organizmem. I oczywiście są ludzie, którzy się czują w miarę dobrze i są trochę osłabieni i po prostu właśnie trochę senni i tak dalej. I to przy tych 6 dniach, które teraz robimy, zdecydowanie tak jest, dlatego mamy skuteczność 100% na tej trasie i na tych obu trasach zresztą i na wejściu. Natomiast na naszym 5-dniowym ja bez tabletek wchodzę i czułem się fantastycznie do poziomu powiedzmy 5200 albo 5300, gdzie po raz pierwszy po prostu mój żołądek stwierdził, że ma jakieś ciało obce, które chce natychmiast wyrzucić. I rzeczywiście wyrzuciłem to ciało obce, poczułem się lepiej, mówię, o, no to super, no to idziemy dalej. Natomiast z każdym krokiem, tam z każdym ze zdobywaniem wysokości było tylko gorzej i czułem po prostu, że cały czas coś tam zalega, więc jakby nie wchodzę w duże detale, ale no to trochę jest to, wiecie, to spotyka to wiele osób tam, więc jesteście w tym wszystkim razem i rzeczywiście jest tych wymiotów trochę. Ale ty zwróciłeś, a czasami jest tak, że ci się chce, ale nie masz nie nawet czym i nie możesz, i nic nie zrobisz. I doszedłem do tego momentu na 5500, zresztą było nas 2 liderów, Paweł Zadrożny też, który jak nas widzi, to pozdrawiamy z Kanady, też górski człowiek, który się dużo wspina i też robi dużo trudnych rzeczy. I jesteśmy na tym 5,5, on miał dokładnie te same objawy co ja. Na tym 5,5 już biorę łyczek wody, i po prostu od razu. I po prostu miałem takie uczucie, jakby mi się żołądek wywrócił do góry nogami. Oczy załzawione, trochę się kręci w głowie, trochę mam takie wrażenie takiego, że byłem na półśnie, więc ewidentnie wysokościówka. Byłem na tym 5550, więc teoretycznie nie brakowało dużo, jakieś 300, 300 kilkadziesiąt metrów. Natomiast to było jeszcze
ładne pewnie 2 godzinki albo 3 godzinki. I po prostu tak z Pawłem patrzyliśmy na siebie i stwierdziliśmy, że odpuściliśmy głową. Stary, chcemy to robić? No ja nie do końca, no ja też nie, to schodzimy. I po prostu odpuściliśmy, bo Tycjan, który z nami był, jeżeli nas widzi, też go pozdrawiamy, nasz inny lider, który był ze mną i wszedł, on miał dużo gorsze objawy, on nawet już w obozie. On jak wychodził z tego obozu, to ja byłem przekonany, że on godzinkę z nami pójdzie, dla samego faktu, że czy nie on nie spróbował i przybije piątkę. Słuchajcie, gość wszedł na górę i zszedł. Więc to jest głowa, i bo ciało to może zrobić, więc już na takiej granicy to jest kwestia tylko, ile będziecie mieli determinacji, ile będziecie mieli chęci i wytrzymałości na rzeczy, które nie są przyjemne. I to jest tak, tak z mojej perspektywy. Pamiętajcie też cały czas, że Łukasz robił 5-dniowy, ja robiłem 6-dniowy i teraz wyjazdy też są 6-dniowe. I ten tak, jeden tak, dzień tak. Naprawdę bardzo dużo daje i organizm po prostu dostaje dodatkowe 24 godziny, żeby się przygotować, przystosować do tej wysokości i to bardzo pomaga. Tak, no i później zejście. Zejście już jest tak naprawdę szybkie, bo schodzi się tak. 2 dni. No tak, schodzimy ze szczytu na 3800 i później już całkiem na dół. Na samym dole jest oczywiście pożegnanie z całą agencją, podziękowanie sobie nawzajem. To jest też bardzo fajny moment, bo zazwyczaj wszyscy mają dobry humor, dobry nastrój, są zmęczeni, ale są też bardzo zadowoleni i żegnamy się z całą ekipą tanzańską, chłopaków. Natomiast oni i tak jeszcze do nas przyjeżdżają. W moim przypadku przyjechali wieczorem do hotelu. Przyjechał Jeffrey, główny przewodnik, wraz z Peterem i jeszcze z jednym kolegą i wręczali wszystkim zdobywcom dyplomy. Są też 3 rodzaje, zdaje się, dyplomów, w zależności od tego, do którego punktu dojdziesz, tak, do Stella Point, tam dalej. To jest ciekawe, bo jakby ten cały już, to widzieliście ten cały krater, on ma 3 punkty. I rzeczywiście są takie, jak się już wejdzie na ten pierwszy punkt, no to teoretycznie zdobyliście ten krater, tylko nie jesteście w jego najwyższym punkcie. Więc daje się tak zwany brązowy dyplom, brązowy medal za zdobycie, tam nie pamiętam nazwy tego. Później idziecie do właśnie jakiejś, czy, nie wiem, czy Stella. Tak, jeden jest Stella, a drugi jest, właśnie to się mogę sobie tego drugiego przypomnieć. Jest brąz, później jest ten drugi, to jest srebro i dopiero jak dojdziecie na Uhuru, to jest złoty, czyli zdobycie najwyższego punktu tego krateru. Więc są nagrody też pocieszenia. No tak, w zasadzie tak wygląda i zostaje masa wspaniałych wspomnień po tym trekkingu. I to, co wam mówiłem na początku, ja jechałem z nastawieniem, że to będzie afrykańska przygoda, prosta góra, którą sobie zrobimy w 6 dni. I okej, to była mega afrykańska przygoda. To nie była prosta góra, to było wyzwanie, też nie ukrywam, bo jednak ta choroba tam zadziałała wysokościowa i trochę mnie też sponiewierała. Natomiast no jest to niesamowite przeżycie. I mówi się o Kilimandżaro, że to jest komercyjna góra, że tam trzeba zapłacić i cię wnoszą. No nie, nie jest tak, że cię wnoszą. To jest wspaniałe miejsce, wspaniała przygoda. Przyznam szczerze, że bardzo chętnie bym tam wrócił i poprowadził jeszcze raz jakiś wyjazd na Kilimandżaro. Zmierzył się jeszcze raz. Może pogoda byłaby tym razem bardziej łaskawa na szczycie dla mnie. Natomiast zdecydowanie każdemu polecam Kilimandżaro. Kto kocha góry albo chce przeżyć super przygodę. U mnie się to nawet skończyło tatuażem z Kili, z Hakuna Matato i bardzo bym chciał tam wrócić do Tanzanii na Kilimandżaro. Będzie powtórka w takim razie na pewno. Co wam jeszcze tu chciałem? Miałem coś z tyłu głowy, coś co chciałem. Chciałem odpowiedzieć jeszcze na te pytania, które się pojawiały. I tu jest jedno pytanie. Czy powróci do oferty opcja wejścia na Kilimandżaro z wyjazdem do Kenii? Nie wróci, ponieważ oferta, którą zrobiliśmy, jest świeżo po rebrandingu, można powiedzieć, czyli zrobiliśmy 3 opcje. Pierwsza opcja, tak żeby każdy mógł dostosować do możliwości urlopowych, budżetowych i tego, co chce zrobić. Więc jest opcja najkrótsza, która ma 9 dni, to jest leci się po to, żeby zdobyć Kilimandżaro. Jestem nastawiony tylko na górę, jadę, robię Kili, wracam. Druga opcja to jest Kilimandżaro, a później zostanie na safari w 2 fantastycznych parkach, gdzie śpimy w jednym z nich, śpimy dosłownie na sawannie w Tarangire. No i oczywiście dołożyliśmy teraz ten legendarny Serengeti. I to jest naprawdę kompleksowe, fajne safari, tam też odwiedzamy wioski Masajów. Mhm. Także jest bardzo ciekawie, oglądacie piątkę zwierząt afrykańskich, tam praktycznie 95% szans, że zobaczycie, więc to jest ta opcja z safari i ona ma chyba 14 dni. No i trzecia opcja to jest jeszcze dokładka Zanzibar, czyli dla tych, którzy chcą zdobyć szczyt, zobaczyć sawannę, kulturę i jak to wygląda w Tanzanii, doświadczyć tego, a na koniec
i jeszcze chcą się nagrodzić kilku dniami na Zanzibarze, biały piasek, turkusowa woda, pyszne jedzenie, owoce, high life. I rzeczywiście wtedy to chyba trwa 18 dni z tego, co kojarzę, więc to są te trzy opcje, które dzielimy, a jeżeli chodzi o Kenię, no to robimy osobny wyjazd. Kenia, Tanzania po prostu i wtedy ona jest bez Kilimandżaru. Także tak to będzie wyglądało u nas. Temperatura na szczycie jaka jest? Jaką tu miałeś? Kojarzysz? No ja miałem na minusie na pewno. No myślę, że około minus 5. Łukasz tam pisał, że u nich było około minus 10. Trzeba się szykować jednak na minusową temperaturę na szczycie. Pamiętajcie też, że wychodzimy w nocy na atak szczytowy, więc zazwyczaj koło wschodu słońca jest się na szczycie i no jest chłodno. Ja miałem, jak zaczynaliśmy, minus 15 i było super zimno, a później było lepiej. Tutaj pytanie, czy córka w wieku 13 lat mogłaby też brać udział w wyprawie? Nastolatkowie też biorą udział, tak? Więc jeżeli ona sama chce, wie, z czym to się je, lubi góry i nie idzie tam za karę, w cudzysłowie oczywiście, to jak najbardziej może. O zejściu powiedzieliśmy, fizycznie tak. Edyta pyta, coś dziewczyną od Pilatesu. To był ABC Trekking Annapurna Base Camp i oczywiście weszła, ale musiałem pomóc właśnie i znaleźć tam szerpę, który pomógł trochę z bagażem. Czy na Insta jeszcze jakieś pytania? W jakim miesiącu wchodziliście? My byliśmy w październiku, teraz wyprawa jest pierwsza w lutym, druga na jesień. Jak już wchodziliście na Kili, to nagroda się należy, plażowanie na Zanzibarze. No ja też tak szczerze mówiąc uważam. My po Kilimandżaro, co prawda nie poleciliśmy na Zanzibar, ale byliśmy w Diani Beach, też nad Oceanem Indyjskim i to było coś wspaniałego. Trzy dni takiej regeneracji, gorąco, ciepło, gorący ocean, pyszne jedzenie i super sprawa. I myślę, że każdemu to dobrze posłuży. Czyli co? Czyli Tomek na jesień. Nie, ten to trzeba tylko ten dograć tematy i powrót. No, ja cały nie, czas ty na jesień tutaj. Przecież nie. Ty na Kili tak, ale jeszcze przecież trzeba robić. To aklimatyzacja będzie na Kili. Tomek jedzie aklimatyzować się na Kilimandżaro i później na Aconcagua. No to jest plan genialny. Plan genialny, tak. Tak, ja cały czas dostaję zapytanie ten wyjazd na Kilimandżaro. Super, to tak trzeba zrobić. To piszcie tam do Tomka i zbieramy ekipę w takim razie też na jesień, bo tak to trzeba zrobić. Czy trasę Whisky zrobicie? Wiecie co, na pewno w lutym nie zrobimy, czy na nie, jesień? No teraz zrobimy na luty Whisky. Whisky czyli maczamy. To tak, Whisky to maczamy, ta trudniejsza, a Coca-Cola to jest łatwa marangu. Domki. Tak, my robimy tą, która jest właśnie ma większe prawdopodobieństwo i skuteczność, gdzie jest piękniejsza widokowo i ona jest w namiotach. Tak jest. A ja szedłem i Tomek też, szliśmy tą, która była w Domkach. I jeżeli pytacie o to w Domkach, to może się pojawi na jesień, jak się pojawią dwie grupy i wtedy zrobimy jedną w Domkach, a drugą w namiotach. A teraz robimy w namiotach i namioty są zapewnione, to jest to, co pytał Olek. No dobra, jakieś ostatnie jeszcze pytanko na koniec i będziemy powoli kończyli pewnie. No i nic nie ma nowego. Miesiąc. Wiem, że Facebook ma opóźnienie trochę u nas, ale może poczekamy jeszcze tu dwie minutki. Tak, DJ-ka na plaży? Tak jest, DJ WBK, no to jest, pozdrawiamy tutaj, byliśmy razem w Jordanii, graliśmy na Sylwestrze na 300 osób, no mam nadzieję, że w tym roku, kochani, ten Sylwester wróci i będziemy mogli coś fajnego zrobić. To było mega, mega dobre rozpoczęcie tego dziwnego roku. Tak, może jakieś, ja myślę, szczerze mówiąc, jak nam dzwonią Maroko, że zrobimy coś w Maroko w tym sezonie, ale zobaczymy co jeszcze, jakie będą opcje, jakie będą alternatywy. W tym roku był Sylwester, była jedna grupa na Azorach, po prostu. A plany były pałac, szkoła magii, czarodziejstwa, Harry Potter, cuda tam się działy. Jak się przygotować, to mówiliśmy już. Ile osób maksymalnie w grupie? No planujemy to zrobić jedną grupę, więc wtedy będzie 14 plus 1, więc mamy te kilka miejsc. Tu są dwa fajne pytania o ludzi 50 plus. Tak, dadzą radę. Jeżeli są aktywni i sprawni, ja pamiętam, że my mieliśmy takiego uczestnika na naszym wyjeździe. Marka, zdaje się, który miał ponad 60 lat, pod 70 i dał radę, zdobył Kilimandżaro. Czy można pożyczyć na miejscu śpiwór, karimaty i tak dalej? Przed wyjściem na trekking mamy też tam cały dzień na to, żeby się jeszcze dowyposażyć. W ogóle w drodze do startu, do
Parku Narodowego też zatrzymywaliśmy się w wypożyczalni, gdzie można było sobie coś kupić albo wypożyczyć po prostu, jeżeli komuś czegoś brakowało. Zarówno jeżeli chodzi o sprzęt, albo o ubiór, więc jeżeli ktoś nie chce zabierać z Polski, to może na miejscu to kupić albo wypożyczyć i tam się w to zaopatrzyć. No tak, no ja na przykład fantastycznie się przygotowałem do tego wyjazdu, także zapomniałem butów górskich, więc jakby podstawowego sprzętu przyjechałem na miejsce. Są sklepy, ale no nie chciałem kupować tych butów. No wiecie, dobre buty górskie to jest spory wydatek, więc po prostu chciałem wypożyczyć, natomiast okazało się, że mają buty, które są do sprzedania i w ogóle wyszły taniej niż w Polsce, więc kupiłem sobie nowe buty, ale można wypożyczyć, słuchajcie, wszystko. Kije trekkingowe, butle do wody, bukłaki, czapki, kapelusze, no cały sprzęt, możecie tam jechać bez i wypożyczyć, albo jechać bez i kupić, także sprzęt w ogóle tam nie jest jakby problemem. Co do ludzi 50+, ja miałem w grupie 6 albo 7 osób 50+, wszyscy weszli. Pamiętajcie, że ludzie 50+ mają większą, organizm mają wtedy większą też wytrzymałość na taki długoterminowy wysiłek. No i Olek też jest chyba 50+. Olek Doba jest 50+. No jest. Więc chyba, a ja myślę, że on na pewno da radę. Janek Wojtkowski pyta, czy jakieś weekendówki będą w górach, gdzie można będzie trochę potrenować. Masz jakąś weekendówkę? Mam w lutym. Słuchajcie, z Tomkiem się zbierają tak grupy, że ja nie wiem, czy tam są miejsca jeszcze. No ale dorzucimy coś na pewno na wiosnę, myślę, jeżeli będzie taka możliwość. A póki co w lutym Beskid Śląski, rakiety śnieżne. Z zimowych tyle, natomiast w ofercie mamy jeszcze trochę więcej. Jest Babia Góra, są Karkonosze. Bieszczady chyba były. Bieszczady, są narty biegowe, są narty skiturowe, więc dużo tego robimy w tym sezonie zimowo w górach. Tak. No a na wiosnę myślę, że też coś fajnego wymyślimy, na pewno. Bo ja na pewno będę was męczył, żeby wrzucić jakieś programy górskie. Tak, będziemy górsko na pewno działać, bo nas to też kręci, my się wspinamy, chodzimy po górach w różnych częściach świata. I chcemy też, więc ludzie, którzy chcą to robić, to chcemy dla was też to robić, więc tych gór będzie na pewno więcej. Janek, który też tu się wypowiada, mówi o Kazbeku Elbrusie. No myślę, że już było tyle podejść. Ja kiedyś jako soliści robiliśmy Kazbek, teraz myślę, że trzeba do tego wrócić, zrobić ten Kazbek z Elbrusem. To jest jeden z moich planów na 2021, żeby to zrobić u nas w ofercie, więc myślę, że zrobimy. Jeszcze pytanie, czy wyjazdem na safari, jakim lunchem jest jakieś miejsce, gdzie można zostawić bagaż. Nie bierzecie wszystkiego w góry. Można zostawić w hotelu bagaż. Tak, spokojnie, bez problemu. To jest luzik. Czy wszyscy lecą z Warszawy? Ogólnie tak, jak jest ekipa zebrana, no to kupujemy pierwszą część biletów. Jeżeli jest druga część ekipy zebrana, to kupujemy drugą część biletów. Jeżeli są te same, to kupujemy te same. A jeżeli nie, to każde inne, które są podobne. I tak to wygląda mniej więcej. Czy live jest nagrywany? Czy będzie zapisany? Tak, ten live'ik zaraz będzie zapisany, także będzie go można sobie odświeżyć, jeszcze go zobaczyć. Myślę, że dobry materiał też dla osób, które będą się wybierały. Jeżeli wam się w ogóle podobało, jeżeli to, co mówimy, ma sens, to zapraszamy do Tomka też na Instagram w szczytowej formie. Ja zapraszam na mój Instagram też, livebynowak. Też trochę gór tam znajdziecie i zapraszamy do tego, żeby ludziom, którzy mają ochotę iść w góry, z którymi wy chcecie iść w góry, podsyłać albo naszego live'a, albo może ich zabrać na weekendówkę. No i z Tomkiem się możecie na pewno spotkać na weekendówkach w górach. Ze mną można się będzie spotkać prawdopodobnie na Live Wild Winter Campie, który w lutym, a dalej to zobaczymy. Tak, śledźcie na bieżąco na pewno naszą stronę i też pełną ofertę, bo to, co się otwiera i tam, gdzie jest możliwość wyjazdów, to staramy się działać na bieżąco i wrzucać coraz więcej takich właśnie wyjazdów, nie tylko oczywiście po Polsce, ale teraz bardziej mówię o zagranicy, więc no, soliści to głównie jednak wyjazdy zagraniczne, no teraz jest sytuacja, jaka jest, ale mamy nadzieję, że ten rok już nam pozwoli wrócić do normalności. Prawda. Dzięki bardzo, Tomek, za dzisiejsze spotkanko, za dzisiejszego live'a. Renia, bardzo dziękujemy za gościnę. Dziękujemy też pieskowi, który nam tutaj cudownie towarzyszy, którego przez chwilę mogliście zobaczyć. Trzymajcie się ciepło. No i mam nadzieję, do zobaczenia na szlaków, a w 2021 spełniamy marzenia, żyjemy dziko, napieramy. Nie bójcie się COVID-u, nie bójcie się obostrzeń. Na Dobra. Świecie jest normalnie, trzeba jeździć. Hakuna Matata. Ole.
end of the